to jest to, na co czekaliśmy, nie? No nie, no dzisiaj kurde złowione są. Dzisiaj ułowione takie perełki mamy. Walka z dronem jest? Prawdopodobnie dzisiaj złowiliśmy najlepszy materiał w Polsce. Siema kurde. Ogólnie wygląda sytuacja w ten sposób. Było strasznie gorąco przez kilka ostatnich dni. To oznacza mniej więcej tyle, że będą fajne burzałki. A jak są burzałki, to zapraszamy Piotra Redsuzika, mojego byłego ćwiczeniowca, z którym już kiedyś nagrywaliśmy film. Zaprosiłem go do Frizola. Naprawdę niesamowite rzeczy się mogą dziać. I dzisiaj dowiemy się więcej na temat burz, jak je łapać, jak uważać na burze, bo to też jest istotne. Za niedługo będziemy na Marsie. Okay. A wiecie co? My kurwa nie mamy pojęcia, czemu się robią tornada. Wiemy, ale nie potrafimy ich przewidzieć. Kumacie. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Jaskółki bardzo nisko latają. Bardzo nisko latają jaskółki. Ale powiedz mi tak, Peter, jak tak stoisz? Powiedziałbyś, że dzisiaj będzie burza, czy nie? Chłopie, złożyłbym klapki, jechałbym nad wodę, siedział no. Jedna złota zasada. Cirrusy na niebie, pogoda się zjebie. No, także to pamiętajcie, dzieciaki, jak będziecie widzieć cirrusy, jaskółkę nisko, mówicie mamie, chowaj pranie. Proszę państwa, to jest laptop mojego byłego ćwiczeniowca, może byśmy tutaj jakieś moje prace znaleźli stare jeszcze, nie? Z samymi piątkami. No, tam różnie było, różnie było. Tak, to ma być nowy panel do Skype Editu dla prognostów, tylko mówię, to jest wersja pre-alpha. Powoli próbuję ciągnąć dane z internetu. Są takie punkciki, tak? No właśnie. To jest autorski algorytm do wykrywania konwekcji. Jak się nałoży Piotra na tą Schustera mapę, to już widać linię. To są takie przybliżone wektory tego, gdzie to się powinno przemieszczać. No to trzeba wybrać jeszcze danymi z sondażu z różnych warstw atmosfery. Tu tworzy się po prostu linię. Czyli teraz mamy godzinkę i gdzieś tam przed Koninem, przed Kaliszem. Tak, i to widać. Jakbyś popatrzył sobie tutaj na to pole, mm-hmm. na to czerwone pole, mm-hmm. bo to jest konwekcja. Widać tą strzałeczkę taką. Coś możemy jeszcze z tej mapy wyczytać pod względem burz. Jesteśmy w tej chwili w Katowicach, tak? Mamy tutaj zobrazowanie 29 na 15. Linia tutaj zaczyna mm-hmm. się od powierzchni mm-hmm. ziemi, mm-hmm. potem się łamie, mm-hmm. nie? I idzie taka gładka. No, no, no. To jest tak zwana krzywa stratyfikacji cząstki i ona pokazuje, jak zmienia się temperatura powietrza, gdy będziemy je unosić. Burze powstają w wyniku procesu konwekcji, tak? I to jest proces wymiany i transportu ciepła związany z pionowym ruchem w płynie. Teraz tak, na powietrze, które nas otacza, działa po pierwsze siła grawitacji, po drugie pewna siła wyporności. Jeżeli powietrze jest cieplejsze od otoczenia, tak jak mamy płomień w zapalniczce albo jakiś dym, który się unosi nad ogniskiem, będzie cieplejsze od otoczenia, to będzie wyporne, będzie się unosić. Mhm. Tutaj jest miara tej wyporności pokazana na tym wykresie. W gruncie rzeczy chodzi o to, że powietrze tutaj jest zakładane unoszenie z poziomu ziemi. Mhm. Tak? I bierzemy sobie takie powietrze, które jest tutaj, kilogram tego powietrza, mierzymy temperaturę, punkt rosy i kilka jeszcze parametrów, takich jak ciśnienie. Wyliczamy z tego dwie rzeczy. Pierwszy współczynnik zmieszania to jest taka liczba, która opisuje, ile gramów pary wodnej przypada na kilogram powietrza. To jest bardzo ważna rzecz. Druga rzecz, którą trzeba policzyć, to jest adiabata sucha. Parametr, który będzie wyznaczał, jak będzie się zmieniać temperatura powietrza suchego. W momencie, kiedy ta para wodna się skrapla, oddaje ciepło. Wiadomo, temperatura maleje wraz z wysokością, ale jeżeli dochodzi do takiego skroplenia, to temperatura maleje wolniej, bo jest cały czas oddawane ciepło i to powietrze jest dalej jakby troszeczkę bardziej ciepło od otoczenia. I ono się będzie unosić dalej, tworząc chmurę burzową. Popie, ale idealne ujęcie na browara otwieranego w tym. To trzeba, bo to jest taki dzień dzisiaj, że to bez tego to nie przejdzie. Szkoda, że prowadzę. I to powinno się przemieszczać w naszym kierunku, widzisz? Mhm. I tu już się zaczyna ta burza organizować bardzo ładnie. Mhm. Ślicznie, pod nosem. I za powiedzmy półtorej godziny powinno się zacząć. Idziemy sobie na punkt widokowy, żebyśmy w razie czego mieli. Ładnie, już żeby w dobrych warunkach. A w razie czego będziemy vis-a-vis zjazdu na dwie autostrady i na S1 i na A4. Żeby złapać burzę, proszę państwa, można nas nazwać oficjalnie, czy Piotrka już od dawna, mnie, Piterek Twardy, jesteśmy łowcami burz, nie? Suwarek, słyszysz mnie? Później jak będą pioruny na pierdoby, jak będą, to nie zapomnij wrzucić tego piorunu, jak piuska pierdoba. Ja pierdo... Suchy to jest memiarz, on kurwa na bank. Widzisz tam? Suchy, dodaj tam kurwa jakieś tornady. To jest trochę tak jak łowienie ryb, proszę państwa. Próbujemy, zmieniamy miejscówki, jedziemy i co, zobaczymy, może ryba weźmie, może chmurka się pokaże, a może nie. Iska się, proszę państwa. Jaskółeczki latają. Jaskółki nisko latają. Tam nieco w tamtą stronę jeszcze dłużej słońce świeciło, nie było burz, było ciepłe powietrze. Ooo, poszło. To teraz patrz, to co się zaciąga, to dobudowuje się do tego. No to zaczyna fajnie wyglądać.
A jak myślisz, ile mamy czasu do momentu, kiedy to do nas dotrze? 20 minut maksymalnie. Trąba powietrzna. Walka z dronem jest? To jest to, na co czekaliśmy, nie? Kropelki zaczynają spadać, a my w tym czasie spupcamy i łapiemy jakieś widoki na tą burzę, burzałkę. Jedziemy do Zawiercia, tam mamy 47 minut, ale to jest, to łapiemy inną już, nie tą, nie? Nie tą, nie tą. No i tak to wygląda. Jest szansa, że zdążymy. Się rozwalają, ale za to najciemniej pod latarnią i u nas w okolicach Chrzanowa, Krakowa dzieją się ciekawe rzeczy. Także zawracamy i zobaczymy, może tam się uda jeszcze coś fajnego złapać. Proszę Państwa, dojeżdżamy, kolejne podejście i teraz mamy, oho, błyszczy się. No, no ale mieliśmy powiedzieć, co się dzieje, no skąd masz nagłe takie zwątpienie, no ja nawet, kurde, co za symfonia mi dzwoni, ja pier... Zmieniła trochę kurs. No na północny wschód, nie? Tylko troszeczkę jakby odbijało, bo się chyba prawoskrętna superkomórka zrobiła. Mezocyklon się zrobił i dlatego to tak... Mezocyklon! No mezocyklon. Gdyby samolot zaczął startować w takich warunkach, to by się roztrzaskał opas startowy. Ale ile tam jest burz w ogóle, zajebiście? No jedna za drugą tędy. Obczaj sobie, Piotrek. Na Konopnickiej auto stoją, zagleje i f***jeje. Zajebiście. Tak. Jebaliśmy się w największy rdzeń, jest kurwa wysoko, jest 1,5 metra. Dobrze, proszę Państwa, jak widzieliście, jechaliśmy praktycznie przez sam środek mezocyklonu. Widać było w Krakowie po tych zdjęciach i filmikach, że no naprawdę tam przywaliło. My staramy się to troszeczkę ominąć i podjechać naprzód. Na tym polega nasza praca dzisiaj, albo raczej zabawa. Może się uda złapać, a jest co? Jest o co walczyć, także dojeżdżamy i kolejna miejscówka, nie jesteśmy usatysfakcjonowani, lecimy dalej, ciśniemy teraz do Pacanowa. Cały czas tutaj są jakieś mega ładne błyski, ciężko nam je uchwycić, bo nie będziemy nagrywali cały czas, to też jest na ćwierć sekundy, nie? Także jeszcze może złapiemy jakiś fajny widok za dnia i zostaje nam sesja nocna. Widać piękne, piękne błyskawice. O, światło zgasło na stacji. A działa ten? Nie! Aj, ja pierdolę! Ty no, no, tak, także taki dzisiaj mamy dzień, nie? Dobrze, proszę Państwa, kolejny raz, kiedy wjeżdżamy w burzę i próbujemy się przez nią przebić. O! No i warto, naprawdę warto, dla takich widoków warto, warto, warto. Tak, to jest życzło, nie? Tak. To jest ten. O kurde. Zagrało się, czy nie? Tak. Z fleszem. O, 10 godzin jazdy. Nie tak łatwo znaleźć miejscówkę. Pięknie, it's beautiful. Wygląda to bardzo spoko. Niestety, no nie udało się złapać jakiegoś niesamowitego spota i nie udało się złapać, chociaż poza tą pierwszą burzą, gdzie widzieliśmy ładną ten mezocyklon, który się tworzył, to nie udało się takiego fajnego czułka. Bardzo fajnie. Uuu, to było spoko. Dobrze, proszę Państwa. Podziałaliśmy trochę, jakieś szoty ponagrywane. Będziemy powoli zmierzali w kierunku Kudomku. Do Krakowa chyba z 2,5 godziny. I co? Jajeczko. Jeszcze Chrzanów, ale przede wszystkim jakiś maczek by siadł, co? Dobrze, proszę Państwa, jest mniej więcej tydzień od nagrywania ostatniego odcinka. Dostałem informację od Piotrka, próbujemy złapać burzę. I bardzo chciałbym Wam pokazać to czoło, które ja widziałem już kiedyś z Karolem, ale chciałbym to, żeby to tutaj też zostało uwieczone na tym odcinku. Dlatego lecimy jeszcze raz. Tym bice będzie prawdopodobnie rozpierdol. Teraz Ci coś pokażę. Będą jajca?
My to wiemy, jak to jest z tą naturą, także na nic nie nasadzamy, tutaj mam żarcie dla nas. Ogólnie jest też opcja na jakieś, słyszałem, trąby, nie? Wiadomo, że tak, to już jest... nisko po poziom podstawy i jest jakaś skrętność, więc jak się zrobią super komórki, to jest możliwe, że coś zrobi. Dobra, to my już pewnie powoli będziemy jechali, tak? No bo nie ma co stać. Próba druga, lecimy. Saksofonista, pianista, prowadzący zajęcia, można powiedzieć, ćwiczeniowiec, tak to się mówi kulturalnie? Tak. Ćwiczeniowiec, erudyta, a przy okazji łapacz burz, a przy okazji operator, Piotr Schuster. Dobrze, także i teraz, oj kurde blade, jedziemy, proszę Państwa, na Rzeszów i co, liczymy. Może się nie udało ostatnim razem zrobić 100%, ale proszę Państwa, bardzo dobrze, bo gdyby się udało, to byśmy dzisiaj nie pojechali, a dzisiaj jest naprawdę możliwość na wiele rzeczy. Była opcja w ogóle, żeby zobaczyć dwie burze, które będą wyszły równolegle. No niestety komórki burzowe mogą się wygasić wzajemnie. Może się okazać kupa, ale raczej tutaj trzymamy kciuki, że jedna wpłynie w drugą i będzie... I się wzmocni. I się wzmocni, nie? Dobrze, proszę Państwa, jesteśmy. Widać to wszystko, zmierza w naszym kierunku. No i dupnie, słychać tam też widać grzmoty, widać, że pada deszcz. Bardzo ładnie to wygląda zresztą. Gdzie się robi wał? Gdzie się robi... Na wprost! Widać już to. Taka linia się wysnuwa za zmiany. Tak. Jest, może nie uda, może się kurwa. Ale ja się nie cieszę, bo przyroda to jest kurwa. Ja już ostatnim razem jak się nastawiałem, to ten. Zobacz, jak ktoś zaśmiecił. Posprzątamy po innych ludziach. Dobra, nagrało się. No. Mamy szansę na dobre ujęcia, proszę Państwa. Zalewa tam wszystko, nie? Tu z tego też mocno wali, ale w sensie kapie, ale tam jest takie fajnie to odrębnione, nie? Nic, czekamy. Dobrze, że to wolno idzie, nie? Cały czas liczę na to czułko, ale... To jest dużo bardziej niebezpieczne niż czoło, tak naprawdę. Bo z tego schodzą trąby. Tak? Tak, z mezocyklonu. No jest, ale widać, że jest takie zawinięte, nie? Tak, to jest mezocyklon, on się obraca. Ten, który jest na południowy zachód od nas, bo my jesteśmy mniej więcej na południowej granicy Rzeszowa, jakby się powiększył według tego telefonu. No, jest. Jakby się powiększył. To jest ten rdzeń tutaj. Mhm. Bo ten to jest to, co jest tak. Widzimy tam. I to jakby się powiększa, no. Powiększa i wzmacnia. Fajnie, może być ciekawe. Proszę Państwa. I rosną gradziny, dlatego ta jasna smuga przy ziemi, ona raczej bym się sugerował tym, że tam pada jakiś grad. Zajebiście. Proszę Państwa, co tu się dzieje naprawdę? Można powiedzieć, że są duże jaja. Jest szansa, żeby trąbiło. Nieduża, bo trąby są rzadkie, ale jest nisko. Tamten dzyndzel? I to się buduje ten właśnie... To jest chmura strofowa, najprawdopodobniej, albo wał, który się dopiero zaczyna budować, w tym kierunku się powinien rozwijać. Fajnie. Ja jeszcze mam takie cały czas, że widzę to wszystko i się zastanawiam, w którą to wszystko stronę idzie, nie? Ciężko mi obczaić geometrię, ale przyznam szczerze, nieźle tam na dupca deszczem i to bardzo ładnie to wygląda. Zatrzymaliśmy się na chwilkę i będziemy cały czas dalej pruli na leżejsk. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. I to się znowu się super komórka dzieli. To jest... Ja pierdolę. Obniża się ta podstawa, rzeczywiście, coraz bliżej jest ziemi. Trzeba trzymać kciuki, co? I musimy za wszelką cenę to obserwować. Za wszelką cenę. Dobrze, proszę Państwa, jest mocno, naprawdę jest mocno. Jest widok taki, jaki liczyliśmy. Złowiliśmy, drogie dzieci. Udało się. I dorośli. Tutaj będzie downburst, kolejne zjawisko. Tam, taki... Stożek, no. A czemu w tą stronę? W sensie, jak to działa? Zjawisko niebezpieczne, stopa opadowa. Jak wpada ci prąd wstępujący, bo to jest tak gwałtowny prąd wstępujący, nie taki jak deszcz normalnie. Uderza o ziemię i się promieniście powinien rozpłynąć, bo tam są silne podmuchy wiatru. To co mówiłeś, że nawet tam 100 km? Wow! Shit! No, za dupca fest! Rzeczywiście, stopa elfa się zrobiła. But elfa. No nie no, dzisiaj kurde złowione są. Dzisiaj ułowione takie perełki mamy. O kurwa! O
ale przylipcyło, co? Jakie podsumowanie? Prawdopodobnie dzisiaj złowiliśmy najlepszy materiał w Polsce. Dobrze, proszę Państwa, sprawa wygląda w następujący sposób. Trochę połapaliśmy. I co? Będziemy powoli zawijać? Tak, bo to już nie ma sensu. Jest taki opad, że nie da się już praktycznie nic złapać. To już wystrzeliłem masowo. Praktycznie tych rdzeni jest około 7-8 w naszej bezpośredniej bliskości i to już nie ma sensu. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, co tutaj jeszcze złapaliśmy na naszej drodze. Człapiący tuż nad ziemią. Tak naprawdę ładnie to wygląda. Jesteśmy teraz trochę z boku jego. Ale i tak widać, nie? Wow! Zajebisty. Także dzisiaj, proszę Państwa, kompletne łowy. Kompletne. No i niestety, burza piękna, ładna, piękne widoki, ale niestety, jak nie zachowa się odpowiednich środków ostrożności, to może się skończyć tutaj właśnie jak na załączonym obrazku. Siema fiuty, tak kończymy odcinek, już się pożegnałem z Piotrkiem, Piotrek Szef, mój ćwiczeniowiec, kiedyś były, nauczył mnie bardzo dużo, dziękuję mu za to i jeszcze bardziej mu dziękuję za to, że zrobiliśmy taki fajny odcinek, padajcie do niego na sociale, dużo ciekawych rzeczy, ale też wam dziękuję. No i niestety jest trochę ciemno już, nie tylko dlatego, że jest późna godzina, ale dlatego też, że jest Nimbo Stratus, ale tylko leje, także tam nie będzie deszczu. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że wam się podobało, cześć.